10 stycznia 2020 roku jesteśmy w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Po 6 godzinach wyszliśmy z komendy miejskiej policji. Proszę przepuścić samochód. Bo tutejsi oficerowie bardzo poważnie potraktowali przestępstwo, jakiego dokonali najprawdopodobniej polscy obywatele w porozumieniu z obywatelami słowackimi na terenie Niemiec i Holandii. Okazuje się, sprawa pozornie skomplikowana, ale nie dla profesjonalnie przygotowanych oficerów z tutejszej jednostki. Okazuje się, że mają środki, mają możliwości, mają techniczną wiedzę na temat, w jaki sposób te przestępstwa ścigać i jak dowodowo dostarczać do prokuratur i do sądów materiały, które pozwolą zamknąć za kratami tych, którzy wyrządzają szkodę na setki tysięcy euro, myśląc, że Unia Europejska jest miejscem, gdzie można popełniać przestępstwa, a nie współpracować w ramach wspólnoty europejskiej. Będziemy się przyglądać tym działaniom zarówno firmy biura Krzysztofa Rutkowskiego, jak i tutaj oficerom słowackiej policji. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, jak przebiegają te czynności i mamy nadzieję, przekażemy informacje o zatrzymaniach, czy to w Polsce, czy na Słowacji, czy w Niemczech, czy w jakimś innymkolwiek kraju, bo chcemy pokazywać, że Unia Europejska to przede wszystkim skuteczna policja.